Och, Lipka, znowu się zaczyna. Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj podzielę się z wami moimi pierwszymi wrażeniami z gry w pełną wersję EA Sports FC, ale są to oczywiście bardzo początkowe wrażenia, bo grę dostałem od EA wczoraj o 19, pograłem ze 4 godziny i teraz siadłem, by nagrać ten materiał. Generalnie więc trudno w tej grze coś obadać, bo skoro nie działa nawet web app i prawie nikt jej nie ma, no to na rynku w szczytowym momencie było ledwo ponad 2000 kart, ale i tak znajdowały się już dwie ikony oraz karty Hero, no i tu od razu wyskoczył pierwszy błąd w tej grze, a mianowicie kartom specjalnym przeglądanym na rynku nie wyświetla się zdjęcie. Ale wśród nich był chociażby Ginola i tu od razu widać, czego ja nie wiedziałem, że oprócz możliwości sprawdzenia stylów gry, informacja o lepszej stopie przeniesiona została obok gwiazdek słabszej nogi, a w jej miejsce pojawił się styl przyspieszenia, co pozwala nam zrozumieć, że będzie on odgrywać ważną rolę. Jako że dostałem edycję Ultimate, to od razu wydałem wszystkie 4600 FIFA Points na paczki, jednak realnie nie było żadnego szału, najlepsze co trafiłem to Stones, no w związku z czym zbudowałem skład z tego co natrafiałem i zacząłem grać skład Battles na poziomie legendarnym, no bo realnie no, trudno było tutaj znaleźć przeciwnika online, a że graczy jest tu jeszcze mniej niż obecnie w jakiejś FIFA 19, już pierwszy mecz pozwolił mi wskoczyć do rankingu top 200. W każdym razie dodałem ten wstęp, bo mam nadzieję, że dzięki niemu każdy zrozumiał, iż mówię tutaj o absolutnie początkowych wrażeniach z pierwszego odpalenia gry, które wynikają z zabawy na bota, no ale pierwsze mecze ja i tak zawsze odpalam przeciwko sztucznej inteligencji, bo robię różne eksperymenty, testuję rozmaite zagrania, żeby obadać, jakie podstawowe schematy w danej grze działają, a jakie nie. O tym opowiem za chwilę, a mówiąc o pierwszym spojrzeniu na EA FC, no to przede wszystkim ze wszystkich trzech wersji EA Sports FC, które testowałem, ta realnie dawała mi najwięcej fanu i rozumiem już czemu EA nie pozwoliło mi publikować materiałów z sierpniowej wersji beta, bo ona w przeciwieństwie do tego co widzieliśmy rok temu przy okazji FIFA 23 rzeczywiście się różniła od tego co mam teraz, ale jednocześnie ta finalna wersja EA Sports FC jest najbardziej podobna do FIFA 23 z tych, które testowałem, a jednocześnie moje pierwsze wrażenie jest takie, że FIFA 23 bardziej różniła się od FIFA 22 niż EA Sports FC różni się obecnie od FIFA 23. Dla jednych będzie to dobra informacja, dla innych mniej, no ale takie są moje pierwsze odczucia. Przy czym co do gameplayu, chociaż oglądając go na YouTube wygląda on dla niektórych sztywno, to podczas samej rozgrywki nie jest wcale tak źle. Nie jest on przesadnie wolny i nie jest tak, że przeciętny zawodnik, którym sterujemy, to totalny klot, co dla mnie osobiście jest plusem. Natomiast badając poszczególne elementy rozgrywki, w niektórych cały czas kompletnie nie wiem o co chodzi, więc będzie trzeba przysiąść przy tej grze nieco dłużej, żeby czegoś się tutaj nauczyć i największą taką zagadką są dla mnie dośrodkowania. Zawodnicy bardzo dobrze wybiegają do wrzutek, ale żeby zagrać im celnie piłkę, no to nie jest już taka prosta sztuka, bo te podania często lecą bramkarza, albo lecą tak nisko, że golkiper rzuca się na ziemię, żeby je złapać, no albo przez te kilka godzin gry ze 3 razy miałem sytuację, że obiegłem lewym obrońcą boisko, by dośrodkować napastnikowi, a on posyłał wrzutkę do prawego obrońcy, który stał przy linii środkowej przecinającej boisko. W FIFA 23 nie zdarzyło mi się coś takiego chyba nigdy, no ale jednocześnie okazało się, że bardzo ciekawe i mocarne są dośrodkowania z przytrzymaniem L2, które widać teraz na klipie z gry w tle, no chociaż ich też przez ten krótki czas gry nie udało mi się opanować, no ale widać od razu, że przy tych wrzutkach wszelkiego rodzaju będzie trzeba pogrzebać, bo spora szansa, iż leży w nich ukryty potencjał. I skoro już przy nich jesteśmy, bardzo spodobało mi się też, że zawodnicy znowu chętnie składają się do przewrotek na wzór gry sprzed lat. Nie udało mi się strzelić jeszcze jakiejś efektownej przewrotki, bo wiadomo, że w tak krótkim czasie nie zajmowałem się tylko tym, no i też raczej nie będą one aż tak często wpadać jak w przeszłości, jednak po samym zachowaniu piłkarzy widać, że będzie to możliwe, chociaż no też z drugiej strony byle randomowi zawodnicy nie składają się zbyt chętnie do strzałów typu Skorpion, a może nie robią tego w ogóle, więc te najbardziej ekwilibrystyczne zagrania będą chyba dostępne dla zawodników z odpowiednimi stylami gry, co z jednej strony jest urealistycznieniem, a z innego punktu widzenia ograniczeniem. Co tyczy się jednak klasycznych sposobów na zdobywanie gola, wykończenie wewnątrz pola karnego stoi na podobnym poziomie co w FIFA 23. Działają głównie te same schematy,
rzeczy i nawet strzał z fałsza, który w wersji beta nie był zbyt skuteczny, teraz ponownie spisywał się całkiem nieźle, no ale jednak nie w przypadku uderzeń za szesnastki, bo jeśli o to chodzi, nie udało mi się zdobyć ani jednego gola w starym stylu i wręcz raz zdobyłem bramkę uderzając piłkę z czuba w taki sposób, że odkręcałem ją od bramkarza na dalszy słupek, aczkolwiek niewiele wskazuje na to, by ogólnie był to jakiś skuteczny schemat. Cieszę się natomiast, że jakiekolwiek uderzenia siłowe zza szesnastki działają, bo może trudno będzie cały czas zdobyć gola z 30 metrów lub więcej jakimiś randomowymi zawodnikami, których mamy na starcie, ale z takiej odległości typu 25 metrów, no to ponownie zdaje się działać, więc jest to element przydatny zarówno do gry na poważnie, jak i zabawy. To, co rzuca się w oczy, to fakt, że tak jak w wersji beta, tak i teraz dobrze sprawdza się bieg z przytrzymaniem R1, czyli taki, podczas którego zawodnik trzyma piłkę blisko stopy, bo w przypadku gry na bota dosłownie dostawał on przez to wylewu i grał, jakby jego inteligencja spadła o dwa poziomy, no ale na ile będzie to użyteczne w meczach online, to zobaczymy w najbliższych dniach. Idąc dalej, jeśli chodzi o grę w defensywie, oczywiście bramkarze cały czas wyglądają lepiej niż w 23, ale sama gra w obronie także zdaje się być skuteczniejsza niż w becie i bardziej przypomina to, co widzimy w FIFA 23, no ale że grałem na bota, tutaj też trudno realnie ją ocenić, aczkolwiek sama gra na sztuczną inteligencję, chociaż nieco się zmieniła, to grając raz na poziomie klasa światowa było zbyt łatwo, a już na legendarnym bot nie był jakimś nadzwyczajnie trudnym przeciwnikiem, ale grał ponownie często w taki sposób, że za wszelką cenę bał się stracić piłkę, przez co bocznych obrońców łatwo jest zagonić w róg boiska w taki sposób, że z braku laku oni tę piłkę stracą, no bo nie chcą jej wybić na aut, a my stworzymy sobie prostą akcję typu 2 na 1. Więc ta gra przeciwko sztucznej inteligencji to nie jest szczyt marzeń, ale też ten sterowany przez komputer rywal nie jest już tak nieomylny jak w FIFA 23 i ewidentnie częściej zdarzało mu się nie trafiać w bramkę zawodnikami ocenionymi powyżej 80, gdzie jeszcze w 23 podobną akcję strzałem z pierwszej piłki w 9 na 10 przypadków wykańczałaby brązowa karta oceniona na 60. Więc w grze na bota z miejsca widać plusy i minusy, natomiast idąc dalej do dziewczyn, no bo ten temat interesuje wielu graczy, no jednak nie są one na tyle nabustowane, żeby randomowa piłkarka mierząca 160 cm wzrostu niszczyła typowego faceta wyższego co najmniej o 20 cm, więc większość pojedynków z większością dziewczyn powinniśmy raczej wygrywać, ale nie ma wątpliwości, że niektóre z nich, te wyżej ocenione i wyższe, będą OP, zwłaszcza na ofensywnych pozycjach, czyli sprawdza się to, co przewidywaliśmy przez tych kilka miesięcy. W każdym razie nie odczepicie się w tej grze od dziewczyn i możecie nimi nie grać, ale jeśli nie zaakceptujecie faktu, że któraś z nich od czasu do czasu zmiecie was z planszy jak pionka, to po prostu nie kupujcie tej gry. Bo zresztą, chociaż ogólnie w tych meczach nic złego mi one nie zrobiły, to ja już miałem taką akcję, i to grając oczywiście na bota, że jakaś zawodniczka oceniona na 66 tak zaje mojemu stonsowi ocenionemu na 85, że mu się aż wody płodowe przypomniały, więc no to się chyba będzie zdarzać. W każdym razie ogólnie pierwsze wrażenia ze swobodnej zabawy w pełną wersję EA Sports FC są u mnie bardziej pozytywne aniżeli negatywne, czego nie spodziewałem się po testowaniu dwóch wersji beta, no ale tak jak praktycznie co roku, jestem nahypowany, żeby pograć z zawodnikami z nowego sezonu. Dostałem najlepszą wersję EA Sports FC po dwóch przeciętnych betach. Zobaczyłem wiele przestrzeni, jak chociażby w dośrodkowaniach, przewrotkach czy nowych mierzonych podaniach, przy których będzie można przysiąść, żeby poodkrywać nowe schematy i je wymasterować. A kiedy my już to wszystko na spokojnie odkryjemy i wymasterujemy, a do tego wyjdzie pierwsza łatka, to dopiero poznamy pełny obraz EA FC, więc radzę podchodzić do tego tematu z dystansem i śledzić, jak gra się rozwija. Moje pierwsze wrażenie jest w porządku. Po tych pierwszych kilku godzinach gry nagrałem większej chęci do zabawy przy tym tytule niż miałem przez ostatni miesiąc, ale jak długo te chęci utrzymywać będą się na tym poziomie, no to najbliższe dni pokażą. Idę szukać dalej schematów, oglądać, jak realnie działają ewolucje, testować tryb kariery i tak dalej, a na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!